No, znowu nam wyszedł spektakl o umierającym artyście. Albo spektakl umierającego artysty, bo ten Kozłow, który nam zniknął z oczu w tym roku, jakoś tak się domagał, nie? No i nie, mam nadzieję, że to się udało. Czarnogłębie! Chyba się wtopił tobie! Już mam dość tego strachu w dnie i w nocy! Taki lubelski spektakl, bardzo. Taki też wynikający z radzenia sobie z zimą i z różnymi innymi tam przeciwnościami. Wczoraj wciągał. Jesteśmy gościnni, jesteśmy otwarci na przyjezdnych. A ja się kłaniam. Kłaniaj się, kłaniaj. I częstujemy ich tym, co mamy najlepsze. Pierogi, świece. Bardzo fajna ekipa aktorska. Bardzo ciekawe twarze, ciekawa menażeria ludzka, taka wielokolorowa. Mam wrażenie, że mamy tak materiału, że moglibyśmy jeszcze teraz śmiało zagrać jeden spektakl z kolejnymi bajkami, które tu nie weszły. Świetne te dzieciaki na warsztatach. No, świetna robota. Duża, duża przyjemność. Jak jesteście w tych zwierzętach, to powinno być coś takiego, że te zwierzęta was non-stop nakręcają. To znaczy, życie maskotek jest dużo fajniejsze niż życie ludzi. Jest dużo fajniejsze. Maskotki cały czas się bawią. Cały czas coś mają z kostiumu, coś mają jakąś nową sprawę. Że wy się musicie do tego światła, nie zawsze tak, ale tak się musicie do siebie zawsze, jak jesteście tu na środku, się musicie do siebie tak garnąć. Tak? Rzadko się robi coś takiego, co by na każdej próbie cieszyło właściwie. Fajnie było.
Aha.